W Ameryce ciekawa sprawa to jest to, że poświęcają tyle pomników dla tej wojny secesyjnej, czyli wojna secesyjna, czyli wojna odłączeniowa, czyli wojna bratobójcza pomiędzy Ameryką, Stanami Zjednoczonymi Północy i Południa. Kongres się rozłączał, oni mieli jeden parlament, jeden senat, jeden sejm, ale to wszystko południe nie chciało. No i tutaj właśnie widać ten przykład. To zbudowane było 1809 rok w Camden, czyli dla ludzi, którzy stracili życie. I tu jest napisane Great Rebellion, czyli to jest wielkie powiedzmy bunt, że to jest wielki bunt 1861-1865. Także północ traktowała te stany południowe, które miały niewolników, jako buntowników, że oni chcieli się odłączyć. No jak odłączyć, no to wtedy trzeba ich tam zlikwidować. Widzicie te czapeczki takie, no może nie widać tam za bardzo, ale ona ma takie płaskie na górze, no to właśnie to. I oni mieli niebieskie mundury, a szare mundury miały południe. No południe nie miało szansy, żeby wytrzymać, bo nie było przemysłu, oni nie mieli rewolwerów. No wtedy to były rewolwery na czarny proch i takie nakapiszony, ale tutaj tyle zginęło. Dexter, Collins, Anderson, Carrier, Fly, Wilson. Także to wszystkie same angielskie nazwiska. Russell, Young, Codman, Weatherby, Hill, Lamp, Horton, no to dwóch z jednej rodziny, Ludwig, czyli jakiś może Niemiec, Rankin, Norwood, Fuller, Start. Co tutaj jest? Tu następny, Cobb, Simonton, Wilson, Ogier, no Henry Ogier, nie wiadomo czy Ogier to polskie jest nazwisko, czy to Cairns, Metcalf, Melvin, Prince, French, Barnes, Hopkins, Glover, Thorndike, Wilson. Dużo Wilsonów. Syn Williama. No i to tyle. Także to tak to wygląda. Czyli ile to? 122 lata ten pomnik ma. Teraz widzicie. Ma jakąś taki muszkiet gładkolufowy, wąsaty, płaszcz elegancki i zadumany jest nad tymi, co zginęli. No historię tutaj szanują Amerykanie dużo tych pomników stawiają. No i z reguły w każdym mieście jest to, co ludzie zginęli. Czy to w wojnie bratobójczej, czy pierwszej wojnie, jak wysłali na pomoc, w drugiej wojnie, jak wysłali na pomoc, w Korei, jak wysłali na pomoc, no, w Afganistanie, jak wysłali na pomoc. Ludzie krzyczą na Amerykanów, a oni jednak jechali tam, starali się pomóc. No, cokolwiek by ktoś nie mówił, no to jednak starali się walczyć w imię demokracji. Odzyskali niepodległość od Anglików. 1776 rok, konstytucja była. Dzień niepodległości 4 lipca, no już jest niedługo. Ale Anglicy się nie poddawali. Wojna 1812 z Anglikami, no to mało kto o tym mówi, no ale coś takiego było. No ale najbardziej bratobójcza, no to był najbardziej krwawa, to była ta wojna bratobójcza z tymi buntownikami. 500 tysięcy białych zginęło w imię zniesienia niewolnictwa. No i teraz właśnie czarne życie znaczy terroryzuje Amerykę. To jest makabra. Znając życie, to tutaj ci ignoranci z czarnego życia znaczy przyjdą i też tego białego żołnierza, który walczył za zniesienie niewolnictwa, prędzej czy później zrzucą. No trzymajcie się, zdrowia dla normalnych.